Cześć, witam w naszym cotygodniowym cyklu dla rodziców Czas na nastolatki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, dlaczego nastolatki kłamią. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na następujące pytania. Dlaczego nastolatki kłamią? Jak nastolatki kłamią? Co ma zrobić rodzic, gdy przyłapie dziecko na kłamstwie? Oraz jak sprawić, aby nastolatki kłamały mniej i czy to w ogóle jest możliwe? Nastolatki kłamią na temat wszystkiego. Począwszy od tak mamo, zrobiłem lekcję, poprzez tak, dałem psu wodę, a kończąc na tak. Tomka rodzice będą w domu podczas jego urodzinowej imprezy. Pewnie sami w to nie wierzycie, no bo czy te oczy mogą kłamać? Ale jeśli jesteś rodzicem nastolatka, na pewno mógłbyś przytoczyć jeszcze więcej takich przykładów. Jeśli masz już jakieś w głowie, napisz koniecznie w komentarzu na dole. Ale czy nastolatek, tylko mój kłamie nastolatek, czy to jest popularne wśród wielu nastolatków? Wyobraź sobie, że przeprowadzono pewne badania, które zahaczyły o wszystkie prawie kontynenty. Przebadano młodych ludzi w wieku 10-24 lata w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Afryce. I co się okazało? 95% nastolatków uciekało się do kłamstw wobec rodziców w najróżniejszych sprawach. Czy to robienie pracy domowej, a obowiązki szkolne, czy spędzanie czasu wolnego, a nawet eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi. No dobrze, ale zastanówmy się w takim razie, dlaczego nastolatki kłamią. Jest oczywiście mnóstwo przyczyn. Prowadząc ankiety wśród swoich uczniów, numerem jeden jest oczywiście lęk przed konsekwencjami. To znaczy nastolatkowie kłamią, ponieważ boją się kary, na przykład odebrania przyjemności w postaci telefonu albo internetu, czy też zakazu wychodzenia z koleżankami. Tak przy okazji właśnie zakaz wychodzenia z koleżankami chyba jest najgorszą karą, jaka może się przytrafić w chwili obecnej dla nastolatków. W przypadku nastolatków bardzo ważne jest też, że jest to taka potrzeba wieku zachowania swojej autonomii. To znaczy nastolatek chce mieć po prostu swoje małe sekrety, nie chce mówić wszystkiego swoim rodzicom i po prostu trzeba by było to czasem uszanować. Z drugiej strony jest to też obawa przed rozczarowaniem. Czasem kłamie, bo wie, że może sprawić jakieś rozczarowanie dla rodzica bądź przykrość. Z drugiej strony okres nastoletni to okres również przynależności do grup rówieśniczych. I teraz właśnie chęć przynależenia, chęć akceptacji tej grupy rówieśniczej może spowodować, że nasze nastolatki będą kłamały, co będą robiły na imprezie, czy co będą robiły, jak pojadą pod namiot. Są jeszcze takie dwie inne potrzeby, które bardzo są dla nastolatków ważne. Pierwsza to potrzeba dostrzeżenia i brania pod uwagę. Co mam na myśli? To znaczy, że nastolatkowie po prostu chcą, żebyście ich dostrzegli. I czasami to kłamstwo ma spowodować, że zwrócicie na nich uwagę. Wiemy wszyscy, że żyjemy w pośpiechu, jesteśmy zagonieni i może się tak zdarzyć, że nastolatek kłamie po to, żeby wywołać w was złość, a tym samym, żebyście zwrócili na niego uwagę, troszeczkę troski okazali i współczucia. W końcu, a to jest też również potrzeba uznania. To znaczy nastolatek chce być na pierwszym miejscu. Chce być tym, którym rodzice mogą się pochwalić przed innymi rodzicami. Jak więc widzisz, tych przyczyn, dlaczego nastolatkowie kłamią, jest bardzo wiele i to wszystko zależy od dziecka i od wieku. A teraz odpowiedzmy sobie, jak nastolatkowie kłamią. Ja wiem, że jeśli jesteś rodzicem nastolatka, z pewnością znasz techniki manipulacji swoich nastolatków, ale co na ten temat mówią naukowcy? Naukowcy sprowadzili kłamstwa do trzech typów. Typ numer jeden to kłamstwo przez unikanie. Och, nasze nastolatki są w tym naprawdę bardzo wyśmienite. Odwracają uwagę dorosłych od drażliwych spraw. Czyli na przykład wyobraź sobie, że jesteś nastolatkiem, źle poszedł ci test z matematyki. Wracasz do domu w dobrym humorze i opowiadasz o zabawnej sytuacji, która wydarzyła się na języku angielskim. No bo kto wspomni wtedy o matematyce? Mówisz oczywiście, że babcia dzwoniła, zaprosiła na niedzielę na obiad i szybko zmykasz do pokoju. Po co? Po to, żeby mama oczywiście nie zadawała za dużo pytań. Drugim typem to jest kłamstwo przez pomijanie. To znaczy nastolatkowie pomijają ważne czy trudne dla nich sprawy. Wyobraźmy sobie, że pytamy nastolatka, kto będzie na imprezie? A on odpowiada, no wiesz, Maciek, Grzesiek, Gosia i inni. Będziemy grać w planszówki. Zwróciłeś uwagę?
inni. Czyli ci, których rodzice prawdopodobnie nie akceptują, więc po co o nich wspominać? Albo na pytanie, czy Janka rodzice będą? Nastolatek odpowiada, ależ oczywiście. Zapomniał wspomnieć, że tak, będą, ale do 9, potem wyjeżdżają, wracają dopiero następnego dnia. No w końcu nie oszukał, a nie skłamał, po prostu nie powiedział. I trzecim typem to jest kłamstwo dla osiągnięcia pewnego zysku, takie zakłamywanie faktów. Chyba najgorsza i najrzadsza forma kłamstwa wśród nastolatków, najgorsza w skutkach, bo nadszerpuje zaufanie, które mamy do nastolatka. Na przykład na pytanie, czy odrobiłeś lekcję? Tak, skończyłem pracę domową, w cudzysłowie nietkniętą. Zastanówmy się teraz, co zrobić, jak nastolatek kłamie. No bo przecież takie sytuacje się zdarzają. Przede wszystkim nie możesz tego ignorować. Kłamstwo to kłamstwo. Ale odwołaj się do swoich uczuć. Powiedz, co ty sądzisz na ten temat i jak bardzo zranił cię twój syn albo twoja córka. Niech on sobie uzmysłowi, że co się dzieje w tym momencie, kiedy kłamie z tą drugą osobą. Zamiast umoralniać, spróbuj zrozumieć motywy młodego człowieka, tak jak na przykład tą przynależność do grupy rówieśniczej, bo to zmniejsza lęk, pomaga mu rozeznać się w tym, co się z nim samym dzieje, ale również otwiera tak się bardziej na współpracę, kontakt. Co jeszcze? Mając w pamięci to, że zazwyczaj to lęk i pragnienie skłaniają do mijania się z prawdą w zależności od sytuacji, można próbować się do nich odwoływać. Możesz na przykład jako rodzic powiedzieć, wydaje mi się, że nie mówisz prawdy, bo boisz się, że nie pozwolę ci na to, co chcesz zrobić. Przecież znasz swojego syna albo córkę. Albo mam poczucie, że tak bardzo chciałeś wyjść z kolegami pograć w piłkę, że nie przyznałeś się do tego, że masz zadanie do zrobienia. Czy dobrze myślę? Pamiętajmy, że nie traktujmy kłamstwa dziecka jako naszej porażki wychowawczej. Czasami ono kłamie, bo chce nam zaoszczędzić rozczarowań, trudnych negocjacji, nerwów. Paradoksalnie dba o nasz komfort psychiczny. Co jeszcze? Tak jak wspomniałam na początku, nie można kłamstwa ignorować, bo to pożywka dla stałej skłonności do manipulacji. Jeśli raz mu się udało, uda mu się następnym i następnym razem. Za chwilę nic nie będziemy wiedzieć o naszym dziecku i przestaniemy mieć jakikolwiek wpływ na jego zachowanie, a przecież nie tego właśnie chcemy. W przypadku nastolatków, które są prawdomówne, zauważono, że najważniejsze to były dobre relacje, w których pozostawali ze swoimi rodzicami. Że rodzice wytyczali im jasne zasady i reguły. Bo zastanów się, czy wolisz mieć rację, czy relację. Zdaniem również badaczy bardzo ważne było w tym, aby obie strony mogły wypracować w tym obszarze pewien balans. To znaczy, z jednej strony mamy monitorować, no bo wiadomo, to nasze dziecko jest jeszcze niepełnoletnie, a z drugiej strony chcielibyśmy i powinniśmy dać im troszeczkę przestrzeni, żeby zachował swoją autonomię, swoją prywatność, bo przecież nie wszystko musimy wiedzieć. Podsumowując, w tworzeniu środowiska sprzyjającego prawdomówności dziecka i nastolatka pomaga przede wszystkim budowanie dobrej więzi, która jest oparta na zaufaniu i otwartym komunikowaniu swoich emocji i potrzeb. Po drugie, ważne, żebyś był ty jako rodzic wzorcem. No bo jeśli mówisz, powiedz babci, że mnie nie ma, no to czego uczymy? Po trzecie, powinniśmy unikać stosowania kar w sytuacji, gdzie dziecko się przyzna. No jeśli się przyzna, że zrobiło nie tak, nakryliśmy go na kłamstwie, to, że już się przyznał, powinno nas w jakiś sposób zadowolić. Natomiast nie powinniśmy wtedy karać. Doceniajmy każdą prawdomówność. Jeśli w ostateczności powiem, no dobra, mamo, powiem jak naprawdę było, to uszanuj to. Pamiętajmy też, że ustalanie zasad i reguł codziennego życia, zwłaszcza związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, na przykład jak wracanie o określonej godzinie, musi być ustalone koniecznie na samym początku. I na samym końcu taka jedna jeszcze mała uwaga. Nie wypominaj. Bardzo często zdarza się, że nastolatek popełni błąd, skłamie, przyznał się, poniósł karę, a my po miesiącu, dwóch wracamy do tej sytuacji i jeszcze dalej ciągniemy ten temat, rozdrażniamy. A po co? Temat zamknięty, życie toczy się dalej. Chciałabym na koniec przytoczyć taki cytat do Mary Dixona, który powiedział, że ludzie ciągle przychodzą do mnie z pytaniem, jak sprawić, by moje dziecko przestało kłamać? A ja im odpowiadam, to jest źle postawione pytanie, bo należy zapytać,
jak stwarzać dzieciom na tyle bezpieczną przestrzeń, żeby dzieci czuły, że mogą zawsze mówić prawdę i być sobą. Życzę Wam z tego miejsca, żebyście stworzyli takie relacje z Waszymi dziećmi i taką bezpieczną przyszłość, żeby dzieci nie musiały skłaniać się do kłamstwa i mogły szczerze porozmawiać z Wami na różne tematy. Będziemy już niedługo rozmawiać na następne tematy, w każdy poniedziałek o 10.15. Wyjątkowo nie widzimy się w następny poniedziałek, ponieważ jest przerwa świąteczna, a widzimy się dopiero 12 kwietnia o 10.15. Jeśli chciałbyś być na bieżąco z odcinkami i z naszym cyklem, zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował nas tutaj, nasz kanał. Jesteśmy również na Facebooku, na Instagramie. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są wydarzenia, jakie są webinary czy live'y, które organizujemy, zachęcamy Cię do wejścia na nasze strony. W każdy poniedziałek również w cyklu naszym polecam Ci książkę. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o serii książek, może bardziej dla nastolatka niż dla rodzica. I jest to seria Chcę być kimś Michała Zawadki. Niektórzy z rodziców pewnie znają tę serię. To seria składa się z 4 książek. Każda z nich poświęcona jest innemu zagadnieniu, innej tematyce. Na przykład w pierwszej części będzie mowa o tym, kim jestem, wiara w siebie, samodyscyplina, indywidualność. Ona ma pomóc rozwinąć się nastolatkowi, znaleźć swoje mocne, słabe strony, uwierzyć w siebie i nauczyć się pokonywać trudności. Zachęcam serdecznie do lektury i zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!